Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej afrykańskiej kampanii Daurą w Crusader Kings 3. Tak więc, ostatnio troszkę się okazaliśmy zbyt pazerni i nasze państwo się rozpadło. W tej chwili, co my tak naprawdę kontrolujemy? Oh my god, jesteśmy tak pocięci na pomniejsze terytoria, że aż tragedia. Ale na początek rzućmy okiem na naszą władczynię. Podobnie jak jej matka jest dyplomatką, podobnie też się skupimy na tym, żeby mieć troszkę więcej prestiżu. Ma dopiero 20 lat. Magia, czyli to jest tytuł magia, Ahata z Igno coś tam landu. Jest przebiegła, skromna i chciwa. Jest przyzwoitą dyplomatką i jest dzieckiem konkubenta, czyli tak. Jako, że jesteśmy chciwi i przebiegli, to myślę, że spróbujemy zamordować swoją młodszą siostrę, żeby przejąć jej tytuł. Nie wiem, czy się uda, jest duża szansa, że się nie uda, ale zobaczymy. Musimy też rozdać tutaj poddanym jakieś ziemię. W ten sposób i tutaj myślę, że zmienimy w ten sposób. Niestety nie przepada za nami, więc być może... Nie, na razie i tak musimy się skupić na tej próbie morderstwa, która... ciężko powiedzieć, czy się uda, ale spróbujemy. Trochę się stresujemy, ale trudno. Może niech nam mąż trochę pomoże. Mamy też problem z domeną. I co byśmy tutaj mogli zrobić? I tak, ta prowincja raczej jest średnio potrzebna, czyli możemy tutaj przekazać. Jest trochę lepsze stosunki. Spada, wolałbym, żeby zmienił religię, ale jest jak jest. I chyba również tą prowincję komuś przekażemy. Na razie może nie dzieciom, chociaż wiecie co? W sumie dajmy to młodszej córce. Na coś musi odziedziczyć. Czyli to księstwo byłoby nawet niegłupie. Jedna prowincja może być. Problem jest taki, że niedługo będziemy mieli dużo, dużo mniej armii. W tej chwili tą armię mamy głównie tutaj z dawnych jakby rozdań jeszcze. Czy mamy sojusz? Nie mamy żadnego sojuszu. No nic. Oby to zwycięstwo dało nam tutaj dużo punkcików. A niestety tak nie jest. Spróbujmy stoczyć generalną bitwę. A, uciekają, ale chyba na tych polach się uda to gdzieś tutaj zrobić. Być może też przeniesiemy z powrotem stolicę na północ. Dobra. Czy wychowujemy córkę? Tak. A niestety wydało się, że próbujemy zabić swoją siostrę. Jeszcze bardzo to zestresuje, ale no musimy już postawić wszystko na jedną kartę, jeżeli to ma się udać. Weźmy w ten sposób. Szanse są dość wysokie, szczerze mówiąc. I próbujemy. Jeżeli pozbędziemy się z ostrzyczki, no to wszystko nasze, ale coś mi się zdaje, że to nie będzie tak łatwo. A nie, jednak cichaczem sprzątnęliśmy. Trochę zestresowaliśmy, bo to jednak była nasza siostra. Mimo naszej chciwości aż tak nie cieszymy, powiedzmy, z tej sytuacji, ale przejęliśmy też wojnę.
Co by się stało, gdybyśmy się poddali? Nie wiem, ale... Trochę dziwnie to wygląda, bo w sumie... Walczymy o coś, co nas nie dotyczy. Spróbujmy, kurde, nie, spróbujmy z tym chciwi, czyli raczej nie będziemy chcieli nic wydawać pieniędzy. Moglibyśmy się pobiczować, ale też jakoś tak, nie, spróbujmy po prostu przetrzymać ten stres jeszcze póki co. Kolejne zwycięstwo, bardzo dobrze. Jakieś tu kolejne niesympatyczne podziały. A, bo oni coś stracili na rzecz. Kurde. Wszystko się komplikuje, mówiąc szczerze. I kolejna wojna. No, nie powiem, sypiemy się trochę. Trochę się sypiemy. Dobra, pierwsza wojna wygrana, mimo że to jest najmniej ważna z tych wojen. Co do drugiej, zawrzemy biały pokój, żeby z tego wybrnąć. Tu może być dalej konflikt, na razie nie będziemy się z nimi zaprzyjaźniać, zobaczymy jak to się potoczy. Mamy trochę jeńców. Czyli finansowo się odkujemy. Okej. I o co jest teraz wojna? Oni w sumie są idiotami i zaatakowali nas, zakładam, wykorzystując nasze chwilowe osłabienie. Tu... Przekażmy te tereny, to jest... Ona może mieć te dwie prowincje w przyszłości, jak najbardziej mi to odpowiada. Gorzej, gdzie mamy kolejne terytoria. Tu? Czemu tu mamy? To powinno być jego. O. Tu na razie nie możemy atakować, ale oczywiście będziemy chcieli to wyrównać. Cel jest taki, żeby ponownie wszystkie tereny, które były w ręku naszej matki, były również w naszym ręku. Być może nawet jeszcze więcej, zobaczymy. Czy chcemy się nauczyć języka berberyjskiego? W sumie chcemy. To jest ten wasal, który by chciał tego. No, nas to coraz bardziej stresuje. Kurde, czego nie zrobimy, to jest źle. Nasz stres rośnie. Trzeba zorganizować jakąś ucztę, żeby chociaż trochę się to ogarnęło. O, mamy przyjaciela. A gdybyśmy mu zajęli, kurde, miasto, czy to by rozwiązało problem? Być może. I nauczyliśmy się, czyli tutaj relacje są dużo, dużo lepsze. Teraz jest szansa, żeby się nawrócił. Tylko 50%. Zaryzykujemy. Nasza chciwa władczyni nie chce, żeby na nią haka, więc odpuścimy sobie. No i przyda nam się bitwa. Odchodzące nadwyżki terytorium. Kurde, czy gdyby mąż nam pomógł zarządzać? Nie, nic to nie zmieni. Tu niech nas lepiej chroni przed wrogimi działaniami. Okej. Rośnie nasza sława, co jest dobre. Tu
Tu jest dalej ta nadwyżka nieszczęsna. Zacznijmy podnosić kontrolę, bo coś mi się zdaje, że wrócimy do Kano jako naszego... Właśnie zobaczmy jeszcze raz teren. Bo tu jest dosyć inny teren niż wszędzie indziej, więc być może to ma średni sens. Być może lepiej te dwie prowincje mieć, czyli powiedzmy tą i tą jako nasze rodowe, a tą na południu zrezygnujemy. Zobaczymy zresztą. Ale coraz bardziej się ku temu skłaniam na przyszłość. Ale też idę już punkt overtime, czyli wydaje się, że jest coraz lepiej. O, i powinna bitwa to zakończyć. Tak jest. Niewielkie odszkodowanie dostaliśmy, bardzo dobrze. Ok. Dobra. No dalej nie mamy tego, jakbyśmy chcieli i co gorsza, będziemy musieli się zmierzyć z nimi, aby odzyskać te terytoria. Ale co tam? Czyli tak. Nasza obecna stolica jest, no nie jest najgorsza. Tu byśmy wyznaczyli jakiegoś po prostu pomniejszego wasala chyba i tyle. Tu byśmy stworzyli sobie tytuł książęcy. Dobra, ktoś do mnie znów dzwoni, kurde. I co do tego, przynieśmy tu stolicę. Znów nas to troszkę zaboli finansowo i znów to będzie teraz nasz główny tytuł. Czyli w następnej konfrontacji przejmiemy to. Jak najbardziej nam się opłaca. No oczywiście to musi być przejęte, żeby tutaj zrobić porządki. Ale też no nie ryzykujmy takiego super nagłego konfliktu. Nikt nie jest, nie nadaje się. Poszukajmy sobie w miarę przyzwoitego lekarza. Kurde, ale dzwonią upierdliwie. No nic, nie chce mi się odbierać teraz z nimi gadać. Okej. Poszukajmy doradztwa duchów. To... A, jesteśmy chciwi, czyli nie chcemy jakoś tak super mocno w to inwestować. I co? Jednak ustaliśmy błogosławieństwo. Mamy też kolejnych ludzi, którzy zapłacą za wypuszczenie krewnych. Radzimy też sobie lepiej niż zakładałem, jeśli chodzi o siły zbrojne. Jestem pod wrażeniem. I myślę, że to jest też czas, żeby wyruszyć na jakąś wyprawę upieszczą. Zrobimy w ten sposób. A w naszej stolicy postawmy budynek, który da nam więcej kasy, bo póki co z prestiżem nie musimy się przejmować. I myślę, że sami poprowadzimy tą wyprawę upieszczą. Tak jest. O, jakieś pieniążki tutaj są do wzięcia. Czemu by nie? Kolejna ciąża. Uj, dobra, przedwiesiło, mówię, kurde. Cóż tu się dzieje? Teraz tu, no większość tych ziem nie jest jakoś bajońsko bogata. Więc też i te wyprawy tak nam tu wiele nie dadzą. I ruszamy na południe. To nasze dawne ziemie, które się bezczelnie zbuntowały. A jest na tyle daleko od serca państwa przeciwnika, że liczę, że tutaj się nie spotkamy z żadnymi kontrdziałaniami. I oczywiście plądrujemy ile się da do ostatniego gronia. I mamy syna, bardzo dobrze. Co prawda on nic nie dziedziczy z teorii, ale raczej
jakie ziemie mu przekażemy. Czy chcemy? Tak, jeszcze się tu wybierzmy od razu. Nie są silni przeciwnicy, a my jesteśmy chciwi, czyli będziemy dużo łupić teraz tą władczynią. W przeciwieństwie do poprzedniej, teraz będziemy łupić co się da między jedną wojną a drugą. I zbierać pieniążki. A, i myślę, że też warto zacząć wpływać na naszą kapłankę. Chociaż nie, wymieńmy ją na tą. O. I teraz ją będziemy przekonywać. Tak jest, ona zdecydowanie się tutaj lepiej nada do tego. Zasoby finansowe mamy spore. Licznie. Jak silni są ci? A na tyle, że raczej nie musimy się obawiać, czyli również nasi najeźdźcy mogą ich odwiedzić. Ślicznie. No, to jakieś tam minimalne straty będą przez łażenie po ich terenach. Tu nic nie ma na razie w tym mieście. Dziwne, że już miasta mają. I super. Potrzebujemy nowego marszałka. Możesz być ty. Co do religii, ona jeszcze nie jest zmodyfikowana, więc nie ma chyba sensu. Zresztą też raczej za naszego życia jej nie będziemy modyfikować. Nasza władczyni nie wygląda na kogoś, kto się będzie jakoś tam super religią zajmował. I myślę, że też nie będziemy zajmować teraz rozwojem. Jesteśmy chciwi, więc po prostu chcemy jak najwięcej pieniędzy na szybko zgromadzić. To będzie nasz cel dla tego panowania. Zobaczymy, może nasza córka będzie bardziej rozwojowa. Właśnie jak się prezentuje. Kurde, też dyplomatka, co ciekawe. Trochę dziwnie, że tak wszystko, no, ale nie będziemy w to ingerować. Może kiedyś będzie ktoś tak zdolny religijnie, że mimo że nie jest to jego specjalność, zdoła dokończyć reformę wiary. Bo oczywiście musimy to zrobić, ale też to jest na później. Na razie skupiamy się na budowaniu potęgi państwa. Zorganizujmy sobie polowanie, żeby ten stres trochę ograniczyć. Tak, możemy mu chyba pomóc. Trochę się poszkolimy w medycynie. I mamy przyjaciela. To jest też dobre. I myślę, że niewielka pielgrzymka również, nie będziemy przesadzać, po prostu do Daury, czyli praktycznie przyjdziemy się po okolicy. I tyle. I nasza chciwa władczyni nie chce płacić, po prostu. No nic, spróbujmy to jakoś przetrzymać, chociaż ten stres nas troszkę boli. Tańsze tworzenie tytułów, czemu nie? I jesteśmy znani jako mądra kobieta, to jest dobre. Nawet bardzo, no tutaj będziemy musieli poczekać. Myślę, że z czasem spróbujemy ponownie go namówić do nawrócenia się. No dobrze, czyli jakie sobie cele terytorialne wyznaczamy? Na pewno chciałbym jeszcze Toprz wchłonąć i to odzyskać. Być może spróbujemy też kolejnego morderstwa. Oj nie, tutaj to nie przejdzie w ten sposób. Co do ciebie? Odbierzemy od terytoria. To je nasze z założenia. I również poprowadźmy nasze siły. Nie, nie możemy, jesteśmy gdzieś indziej zajęci. A, wracaliśmy jeszcze z pielgrzymki. O, jeden z wasali nam wysyła gifta, bardzo dobrze. Oczywiście, że się zgadzamy. Nie przywlokliśmy zatka naszego do domu. No co za bezczelne dupki. To trzeba ich po prostu odpowiednio przywitać.
Tak jest. I odzyskaliśmy skradzione pieniądze oraz wszystko inne, czyli też i prestiż. Dobra. O, możemy wymienić jakimiś newsami. Myślę, że jeszcze raz ich rozbijemy karnie. I popiszmy o wojnie. Wydaje się, że to jest coś, co go interesuje. I super, umowa handlowa, a tymczasem potrzebny nowy zarządca. Nikt nie jest dobry, szczerze mówiąc. Weźmy jego. Tak. I ruszamy do ich macierzy. Troszkę tracimy kasy, ale... Oż ty! Uż ty! To może być niebezpieczne, jak jego sojusznicy dołączą, zwłaszcza Gana. Ale będziemy ryzykować. Mamy punkty overtime. No niestety Gana dołączyła i to nas może zniszczyć. Potrzebujemy sojuszu. Okej. Tu by wypadało jakiś sojusz. Dość daleko. Bobo. Bobo też jest daleko. Ma trochę zbrojnych. Okej, tylko... A syn, może tu będzie łatwiej. Norskanka. Kto to w ogóle jest? Skąd tu są Norskanie? Jacyś najemnicy. Też ta z Bobolandu. W sumie... Zróbmy to. Być może dołączą. No w razie W będziemy się starali dążyć do Białego Pokoju. Jeżeli będą trudności, możemy też poprosić członków rodu, ale oni nie są zainteresowani, zakładam, z naszymi wrogami nawet w tej konkretnej rozgrywce. No zapolujmy. Jedna duża bitwa mogłaby dużo pomóc. Spróbujmy podbudować sobie relację, no to jest też kapłanka. I super, będziemy mieli bitwę, albo i nie, czyli nie super, kurde no. I ganianie się jest niebezpieczne. Sadystyczna, ambitna czy paranoiczna? Paranoicznie, żeśmy przebiegli, sadystyczni. Nie wiem, co wybrać. Przebiegła, może być na granicy paranoicznej. Ambitna trochę mi nie pasuje z skromną. Niech zostanie sadystyczna. Co tam? Zabiliśmy własną siostrę, czyli w sumie sadyzm nie jest nam raczej obcy. O, sami na nas wpadli. Tego się nie spodziewałem. Bardzo dobry zbieg okoliczności. Czy daje troszkę mało punkcików? Być może podzielimy nasze siły i spróbujemy się tutaj poganiać z nimi trochę. O. Najwięcej mamy z tych punktów overtime, szczerze mówiąc. I okej, pochwalmy wasala. Dość udana akcja. To dalej nie widzę, jak mamy tu 100% zebrać takim tempem. I chyba nasza władczyni bardziej by chciała ją mieć na nią haka, niż się z nią przyjaźnić. Dobra, nasi sojusznicy nadchodzą. Czyli
To wygląda nieźle. Nasz wróg tutaj zbiera siły. Potrzebujemy armii sojuszniczej, jeśli mamy to wygrać. I mamy też jakiś unikatowy przedmiot. Bardzo dobrze. Zorganizujmy ucztę, żeby powoli pozbywać się naszego stresa. A tymczasem córka uczy się arabskiego. I nasza chciwa władczyni oczywiście nie dokupi wina. Włości będą musieli się złożyć na wszystko. I mamy ciekawą konwersację. No kurde, zobaczymy jak to pójdzie. Po prostu pogadajmy sobie. To jest nasza kapłanka. Chcemy tu mieć dobre stosunki. I w sumie nawet zakończmy to, bo już mamy 100%, czy już lepiej nie będzie. Duża, ważna bitwa i odnosimy zwycięstwo. Prawda? Przypłacone śmiercią marszałka. Ty zostaniesz nowym marszałkiem. Długa i krwawa wojna się szykuje. Czy chcemy konkubenta? Weźmiemy. Nie mamy tutaj powodu, żeby tego nie robić. Przymusowa wasalizacja. No wróg będzie po raz kolejny starał się połączyć swoje siły. Ściągnęli też kolejni sojusznicy z Gany, co jest niebezpieczne. Nawet bardzo niebezpieczne. Musimy rozbić, zanim te siły się połączą. Będzie koniec. Ale chyba wygramy na punkt overtime. Tak jest, uff. No, gdyby trochę szybciej ci Ganijczycy przybyli, to wszystko by się inaczej potoczyło, ale ograliśmy ich. Sprawdźmy jeszcze raz. Nie, to nic nam nie da. Czyli ta prowincja... Kiedyś ją będziemy chcieli odzyskać, ale póki co przekażemy ją po prostu jakiemuś tam wasalowi. Oj, coś tu się zblokowało. No raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Tak jest, chociaż może mamy kogoś z rodu. To jest przecież krewniak, tylko w sumie... Chyba, że nasz syn to dostanie w sumie. Czemu nie? Jak podbijemy resztę tego terytorium, no to dostanie resztę, bo no chcemy oczywiście tutaj ładnie te granice wyrównać. Ta córka dostanie tu, a najstarsza córka i dziedziczka będzie tutaj dostawała terytoria. Taki przynajmniej jest plan operacyjny. Weźmy to. I myślę, że też coś wybudujemy w naszej głównej domenie. No, coś się chyba zaczęło pobierać w tle, czy coś się tam berbeluszyć. Czyli tu byśmy mogli troszkę wojska, ale nas głównie interesują budynki przynoszące kasy. Jesteśmy sknerą w końcu. Ale no dobra, trochę poinwestujemy, zaraz sobie odbijemy, dokonując kolejnych najazdów. W tym kierunku ostatnio nie ruszaliśmy, czyli zbierzmy nasze siły i zobaczymy jak to będzie wyglądało. I też stańmy osobiście. To jest dobry łupież, ale nie. Stańmy osobiście.
od razu idziemy na stolicę przeciwnika, czy też tam celu naszego pieszczej wyprawy. O, mamy jeńców, czyli mamy dodatkowe pieniążki. A co z naszą córką? Niecierpliwa, nieśmiała czy obżartuch? Nie. Czyli... Ciężko. Niech będzie ta niecierpliwa, chociaż to nie jest idealna cecha. Żadna z nich nie była dobra. Tak szczerze. I też żadna nie była jakoś tam powiązana z tym, co my mamy. Czyli rozpocznijmy też podnoszenie kontroli na naszych terenach obecnie, na których rządzimy. Całkiem ładne łupy, nie powiem. I oczywiście plądrujemy do gołej ziemi. I zwiewamy na własne terytorium. Ślicznie. W sumie ruszmy się już tu przy okazji, bo widzę, że też są dosyć słabe cele. Powiedziałem, w tej... za życia tej władczyni plądrowanie to będzie podstawa. Ślicznie. Co jakieś oblężenie tutaj musi trwać, bo to tak by długo nie trwało to plądrowanie. O, coś tu bezczelnie się z nami bić. Nie wiem. A, nie mamy już te łupy, dobra. Tak się szlejaliśmy po tych ziemiach. A, ten stres. No nie, na pewno nie chcemy rozdawać. Wiecie co? Chyba nasze władczyni się pobiczuje. Żeby się trochę odstresować, to bardziej by na nim pasowało. I w ten sposób. No i najedźmy kolejnych sąsiadów. Po prostu będziemy tutaj z zakałą okolicy. Dokładnie. To troszkę przyspieszamy oczywiście rozwój dzięki temu. Pozyskujemy ludzi, którzy coś tam z sobą wnoszą w funkcjonowanie naszego państwa. I lecimy dalej. Porównie spotkajmy się z duchami. No i znów nasze sknerstwo sprawia, że nie zainwestujemy w to za dużo. Ślicznie. Ale jakieś tam porady uzyskaliśmy. I może polowanko dla mniejszego stresa. Nie, nie damy. Jesteśmy... Nie rozdajemy pieniędzy chłopom. Trudno. Nie lubią nas, ale to ich problem. I kolejne działanie, czyli tym razem próbujemy tutaj przejąć i wyrównać granice. I być może wykorzystamy sytuację do przejęcia terenów na południu również. Czy jest coraz większa szansa, że zgodnie z planem tym razem utworzymy wreszcie królestwo w takich granicach, jak sobie byśmy życzyli. Elegancko, tylko ktoś znów kopnął w kalendarz. Kto? Naprawdę dobry wasal, jeżeli chodzi o to stanowisko. O nie, nasza córka została źle potraktowana przez medyka. A, niedobrze, niedobrze. Wiecie co, no pogadamy z kim? Z mężem o tych problemach i się troszkę odstresujemy. Czyli mamy tylko jedną córkę, co ma swoje plusy z drugiej strony. Właśnie, zapomnieliśmy poszukać jej jakiegoś typka. Hmm.
trochę stary. Weźmy tego 25-latka. Nie przepada za nami, ale chcemy zacząć umacniać te dobre cechy w rodzie na przyszłość. Tu oblężenie się guzdra. I tak, chcemy, żeby nasza córka była chciwa, podobnie jak mamusia. Czyli będziemy mieli kolejną władczynię, która kurde będzie na kasę stawiała. Ja nie wiem, czy to dobrze. To może nam wyjść bokiem w przyszłości. I tak, raczej wolimy, żeby nas wasale lubili. Nie musimy tam od razu nikogo zastraszać. I chyba zajmiemy im po prostu drugą prowincję, chociaż korci mnie, żeby ich rozbić w generalnej bitwie jednak. Okej. I wracamy tutaj. Nowy zarządca potrzebny. Może być. Marszałka sobie weźmiemy. O, to była dobra decyzja. Ten marszałek jest dużo, dużo lepszy. I duża bitwa kolejna. Pięknie. Czyli odzyskujemy te tereny. I nasza córka no, miała problemy, żeby tym zarządzać, ale no tak to dostanie, ktoś to musi dostać. Dobra. I zawrzyjmy z nią sojusz od razu. I chyba czas się trochę pobiczować dla odstresowania, bo ten stres naprawdę rośnie. Ale medyk to ogarnął. I znowu tutaj się czymś zajmijmy. O nie! Ale otrzymaliśmy tytuł matki wielu dzieci, więc to jest na plus. Medyk, ogarniaj sprawę, bo będzie niedobrze. No dobra. Chyba to jest okazja. A, bo to się w ogóle zbuntowało, ale to powinno w ogóle bez problemu wpaść naszym ofiarom. Tutaj trwa wojna domowa, która jeszcze pewno będzie trochę trwała, więc wykorzystajmy sytuację i na szybko przejmijmy te wszystkie państweczka tutaj. O. Czyli cała ta prowincja wróci do nas i ją damy naszemu synowi, który też jest coś chorowity. Kurde, co z naszymi dziećmi? A po tej wojnie być może tutaj kolejna wojna. Znając życie, pewno znów będę zbyt chciwy, ale tym razem nie mamy większości dzieci, więc najprawdopodobniej nie grozi nam kolejny podział. I mamy technologię, która nam pozwala troszkę powiększyć sobie domenę, co jest bardzo dobre. Ło, jakie zwycięstwo już od razu. Wspaniałe. Czyli tak, innowacje. Onagery. Koniecznie onagery, bo bez tego będzie źle. Okej. Jedno terytorium. I nasza córka dorasta. Nasza córka w ogóle dziwne połączenie. Jest chciwa, ale lubi sobie czasem wydawać pieniądze na jakieś. To jest tak dla mnie trochę sprzeczne cechy mam. No ale trudno. Tak się czasem zdarza. Czyli lubi wydawać na swoje zachcianki, ale jest sknerą. I ślub. Zrobimy irygację, ale nie za darmo. O, to myślę najbardziej pasuje do nas. Mamy jakieś łupy, czemu nie? O, nikt się nie zajmuje naszymi... O, to trzeba naprawić. To też...
i wyznaczmy kogoś do zajmowania się artefaktami, bo trochę bida. Oh my god, wszyscy są strasznie, strasznie kiepscy. Wiecie co, poszukamy wobec tego małżonków dla naszych ludzi. Może też trochę... ten pan być może na medyka by się nadawał. Na pewno na rycerza, czy tam wojownika. Weźmy trochę, bo to jest bardziej opłacalne niż szukanie małżonków na szybko. Dużo dobrych do wojowników. Ach, ten się nie zgodzi, no to trudno. To powinno naprawić tutaj sytuację w państwie. I doszliśmy do siebie. Być może nasza władczyni w ogóle będzie też tą, która wprowadzi pierwsze reformy do naszej kultury. Szczerze mówiąc, to jest całkiem możliwe, patrząc na jej prestiżu. I super. Ściągnijmy jeszcze z niego pieniądze, zanim go wypuścimy. Pięknie. Czyli nasz syn otrzyma od nas, powiedzmy, te dwie prowincje, a my sobie na razie zostawimy jedną, póki tak to, a nie inaczej wygląda. I pogadajmy o swoich problemach z kimś, z kim? Z naszą przyjaciółką i główną kapłanką. I myślę, że teraz zrobimy jakąś ucztę. Bardzo ładnie. Ciekawa rozmowa z jakimś wasalem, czemu nie? I do zobaczenia. Bardzo, bardzo dobrze, oczywiście my tu czekamy. To się podzieliło, widzę. Ciężko będzie ich nakłonić. Może jak będą starsi, to ich po prostu przekonamy. Bo oczywiście nie chcemy innej wiary, ani innej kultury. Czy już jest czas na kolejny wypad łupieszczy? Myślę, że tak. Prawda, korci mnie oczywiście ta wojna, ale jesteśmy chciwi, więc zanim podbijemy kolejne tereny, to oczywiście połupimy. Gdzie tu jest nasza władczyni? Ok. I powtórka z rozrywki. Ci sąsiedzi nas nienawidzą na pewno, ale co nam? My się ich nie boimy. Chcemy więcej pieniędzy, to będzie nasza główna cecha, którą wykorzystujemy tutaj w tej kampanii. I oczywiście plądru. Ile mają? No, dwa koła, damy radę. Nawet jakby przysłali jakieś armię. Czyli troszkę głębiej możemy sobie tu pozwolić, żeby wejść. Też nie chcę przesadzać, ale... I jesteśmy znowu w ciąży. Czyżby kolejna córka i kolejne podziały? Nie można wykluczyć. Kolejne łupy. No, ta władczyni przekaże swoim dzieciom naprawdę bogate państwo. O nie, poroniliśmy. Ale nawet się nie zestresowaliśmy jakoś strasznie. I wracamy do domciu. Pięknie. I chyba poszukajmy doradztwa duchów. Znów mówię, no, chciałbym bardziej z rozmachem, no ale trudno. I kolejna rzecz to kolejne polowanie.
Chyba zaczynamy lubić polować, bo coraz więcej zadowolenia nam to daje. Jesteśmy przebiegli, czyli nie chcemy się przyznać do braku udanego polowania, więc kupujemy. I niestety się wydało, że nasza władczyni jest kiepskim łowcą, jeszcze cwaniarą. Ale stała się upieszczynią. To mi się podoba. Kłótnia. Chyba nasza władczyni ma to gdzieś, że się rodzina kłóci ze sobą. Nie będziemy tutaj ingerować. Kurde. Rozsądnie byłoby już tworzyć niedługo to królestwo, ale jestem... Z drugiej strony twierdzę, że tutaj jeszcze możemy całkiem sporo ugrać terytorialnie. Na przykład tutaj mamy przeciwniczkę, która wykrwawiła się w międzyczasie. Moglibyśmy ją w ogóle podporządkować, przejmując całe to terytorium, ale no w ten sposób mielibyśmy dość upierdliwego wasala. I nie wiem, czy to jest rozsądne. Chyba nie, bo potem będziemy się z tym męczyć. Podobno jest naszej kulturze. Naszej kultury nie jest, ale naszej religii. To byłby naprawdę ogromny łup, gdybyśmy to jednym posunięciem dziabnęli. I potem byśmy od razu z marszu mogli przejąć te tereny, bo to są maleńkie państewka. W ten sposób mielibyśmy praktycznie królestwo wielkości małego cesarstwa. To też nie, tutaj może nie lepiej nie, bo tu są sojusze z dużymi graczami, czyli... Czyli bardziej mnie też ten kierunek interesuje, no bo tutaj są wszystkie święte miejsca nasze. Co tu zrobić? No, ja mam jeszcze dużo lat. Będziemy mogli to na raty podbijać. Wiecie co? Nie przesadzajmy. Podbijemy to, żeby no jednak nie było nie wiadomo ilu silnych wasali u nas. No, nie chcemy tego. Tak z ciekawości, jak duża nasza rodzina już jest? Dwudziestu pięciu członków, nie najgorzej, no tylko jeden ród oczywiście. Tak koło pięćdziesiątki będziemy tworzyć pewną tytuł. Dobra, przeciwnik nas na razie nie rusza. Nie będziemy tam wnikać w zmiany jakieś. I mamy kolejnego syna. Dziecko jednego z konkubentów. A tutaj co się stało? Rozpadło się to. Czyli mamy potem możliwość kolejnych podbojów w tamtym kierunku. To nawet może nie być głupie. To w sumie bardzo dobrze, żeśmy nie chcieli jej podporządkowywać, bo wtedy by to się nam kiepsko opłacało, jakby się to rozpadło na dwa państwa. I co? O, nawet nie wiedziałem, że tak coś można zrobić. To jest tak realistyczne, że można podpisać umowę pokojową za jakąś opłatą. Fajne, podoba mi się. Tej mechaniki jeszcze nie widziałem i na razie nie widzę powodu, żeby tego nie robić, bo jesteśmy zajęci na innym froncie. A za 10 lat ich znów słupimy. No nie, medyk. Medyk poszedł w cholerę. I rozbijmy ponownie jego armię. Mamy jeńców, bardzo dobrze.
No nie jest najgorszy. Mogło być gorzej. Rozdajmy trochę tych stanowisk. Możemy sobie na to pozwolić. Jesteśmy dość bogaci. Dobrego czempiona. W ogóle tu jedna osoba ma masę stanowisk w tej chwili. No nie, ci są słabi. To nawet szkoda płacić za taką nikłą jakość. Myślę, że chcemy go mieć pod kontrolą, powiedzmy w kieszeni, jak to jest to opisane. I dobra. To jest dość duże terytorium, które tutaj w tej chwili walczymy. Kolejna technologia. No oni tam odbiją swoją stolicę, niestety. A nas chyba bardziej interesuje przejęcie tutaj kontroli nad celem wojny, jeżeli mamy to jakoś wygrać. Podzielmy nawet siły na pół. O. Kurde, szybko oblegają, szybciej niż my. No i lecimy z odsieczą. Chyba nie zdążymy. A, zdążyliśmy. Czy chcemy ich rozbić w generalnej bitwie? Dalej uciekają, spróbujmy takich złapać. I zagraża nam bunt, ale zakładamy, to jest bunt chłopski. I mamy kolejną pomoc od kogoś. Ładne zwycięstwo. Kurde, jak kiepsko te punkty idą. Prawda? Dużo okupujemy. Już patrzcie go. Jakiegoś potężnego sojusznika nagle? Dobra, ruszamy załatwić sprawę, bo to się guzdrać będzie. Okej. Okay. Zajęcie stolicy tym razem załatwiło sprawę. I przejęliśmy te tereny. Gdzie rządzą miejscowi, o dziwo. Jego bym chyba stwierdził, że to jest naszej dynastii. To akurat jego nie będziemy na pewno wywalać. Okej. Weźmy to. Czyli niedługo na pewno trzeba to królestwo zrobić, bo zaczynają mieć zbyt dużo wasali. Dobra. I co nam zagraża? Co za bunt? Chłopski, jak zakładałem. No teraz byłoby pięknie to zająć, ale to by trzeba było poczekać jeszcze trochę. Mamy też sporo jeńców, za których będą pieniążki, co mi się podoba. Ile mamy lat, żebyśmy nie popełnili? Bo jeszcze 10 lat takie na spokojnie, na podbijanie. I dorasta nasz syn, może być. I też może wziąć ślub. Bardzo dobrze. Myślę, że kolejna uczta. Teraz bardziej lubimy te uczty, z tego co widzę. Ciekawa rozmowa. I tak, pochwalmy męża. Kolejne pieniądze z wojny. I myślę, że trzeba było coś porozbudowywać. Przynajmniej w naszej podstawowej dzielnicy. Trochę to kosztuje, ale z pewnością warto. W ten sposób.
I w sumie przyszłościowo to by mnie interesowało, tylko oczywiście ten wasal nam nie odda tych terytoriów i to spowoduje bunt, czego byśmy raczej nie chcieli na tym etapie. Więc chyba nie będziemy tu nic kombinować w tej chwili. Więc tak, to by mogło nam wpaść w ręce, jak mówiłem. W tej chwili jest mniejsza, więc już to jej podporządkowanie nie budzi takich u mnie niechęci, bo wcześniej naprawdę to było wielkie państwo i podporządkowywanie tego mogło nam więcej zaszkodzić niż pomóc. Ale w tej chwili może to już nie być taki zły pomysł. Róbmy to. Też można na raty zrobić, ale nie. Jeden raz w ciągu życia władcy można taką akcję zrobić. Ich państwo jest już troszkę pobijane, więc powinno to jakoś pójść. Chociaż oczywiście będziemy mieli jeszcze więcej wasali, a potem jeszcze więcej, no bo tutaj chcę to wszystko w ciągu najbliższych 10 lat, ile się zda, podbijać. I póki co mamy też bunt chłopski. Okej. Czyli pierwszy cel to jest stolica wroga. Zawsze jest szansa, że to w ogóle rozwikła całą wojnę. Podzielmy siły, jednak nie. Chłopów też trzeba odesłać do domu. I pięknie. Ich przywódca oczywiście na razie się musi tutaj poddać. I będzie nam służył. Wydaje się, że jest całkiem niezły. A ta armia pójdzie w pościg za główną armią wroga. O, już ucieka. Czyli wracamy tu. Dobra, mamy stolicę. Dość niezła bitwa nawet. Ci tutaj harakiri pełnili, praktycznie wpadając na nas. No patrzcie, takie małe główienko tutaj jeszcze się oderwało, no. Okej, nic nikomu nie będziemy oddawać. Co to ma być? Nasze ziemie wara od tego. I super. Ja nie... tego nie przewidziałem. Kurde. Przecież... Ach... Ten sam tytuł niepotrzebny. No nic sobie poradzę. Ajajajajajajaj. Skopało się. My mieliśmy taką jedno wielkie królestwo, które się nie będzie dzielić. A nie pomyślałem o tym, że jak ją podporządkuję, to dostanę tytuł. Bo zakładałem, że po prostu ona się mi podporządkuje, a to tak nie wyszło. Hmm,
Czyli teraz te wszystkie tytuły będą nam się co chwila rozpadały. No nic, no nic. Czyli na pewno chcę mieć jako Hausaland główny tytuł. I zaraz to zrobimy. O, ale się wkurzyłem. Tyle zabawy, tyle starania się wszystko skopało. Ach. Ten tytuł i tak powstanie kolejny po naszej śmierci, bo teraz tytuły się tworzą do oporu. Czyli teraz naszym celem będzie stworzenie Imperium, ale no to jest daleka droga i na pewno się to jeszcze podzieli, chociaż... No nic, zobaczymy, ale mnie to wkurzyło. Czy moja głupota, jak najbardziej. No nic, ja tego już nie cofnę nijak. Teraz czekamy z następną rzeczą na to, żeby mieć Onagery. I w sumie trzeba trochę potworzyć tytułów i zacząć tym jakoś zarządzać, czyli córka i następczyni dostanie od nas Kebi, chyba nie wiem, to było, poczekajcie, jaki to był tytuł? Gobir. Elegancko. Potem jakie mamy kolejne tytuły? Kano to nam zostanie. To bym chyba dał synowi. O. Na razie tak tą prowincję sobie jedną tu zostawimy. I tą Nupę. O, czemu oni tacy są nielubiący nas? A, wojny ofensywne, za dużo tych terytoriów. Dobra, musimy to dalej rozdawać. Czyli on dostanie tą. Potem ty dostaniesz Air. O, być może teraz się dasz przekonać. Spróbujemy. Potem zróbmy tak. Dobra, czy to jest w miarę załatwione? Tak szczerze mówiąc. Okej, znów miałem telefon. A, jestem wkuty na siebie jak cholera. Ale przynajmniej nam się nawrócił na wiarę odpowiednią. Co byśmy mieli? Trochę większą kontrolę. Czemu nie? Czyli w tej chwili nam nic nie grozi. Mamy tylko jedną córkę i następczynię, ale w przyszłości już jest duża szansa, że państwo się posypie. Zobaczymy, jak to pójdzie. Ale tak to wygląda. Teraz tu... Chyba jemu damy, czy też jej tytuł. Właśnie kto go ma?
uzurpujmy i przekażmy tutaj. Trochę mówię, trzeba zrobić porządki z tymi terenami. I tutaj też... Kebi mamy? W naszym ręku jest? Ano jest, czyli... Powiedzmy... Czy ktoś tu z nich ma jakieś stanowisko? Nikt. Okej. Okay. Czyli w miarę jest posprzątane. Mówiąc najogólniej. A, bo tu jest jeszcze kolejny tytuł, który można by stworzyć. Czyli... Podmienimy to. To jest jedna maleńka prowincja, która jest tutaj do wzięcia. I potem wyruszamy na kolejną wyprawę upieszczą. To idzie tu. Stwórzmy też w sumie to królestwo, żeby już było. Okej, zaraz będziemy też mogli kolejne stanowiska nadać. Właśnie zajrzymy sobie na dwór. Ale uwierzcie mi, że jestem wkuty na siebie jak dwie cholery. Byłoby nam o tyle przyjemniej, gdybyśmy to wszystko mieli w jednym państwie, a ja się tu skusiłem na dwie dodatkowe prowincje. Całkowicie bezsensownie. Dobra, przynajmniej mam jakieś zlecenie na artefakt na dworze. O, na wyprawę. Czemu nie? Nie chcemy tu żadnych kultystów na dworze. Co do tego nie trzeba, czy nie jest chciwa, czy nie będzie tu inwestować w takie rzeczy. Chociaż. I co? Nie ma coś naprawdę unikatowego. Zobaczymy, co dostaniemy. I co do tego, myślę, tutaj podzielimy, żeby były mniejsze, powiedzmy, tytuły, czyli stworzymy sobie w ten sposób i jej damy to i damy tytuł książęcy i niech ktoś ją wychowa w naszej kulturze. No może nie będziemy się sami stresować. O! To może być w miarę rozsądne. Będziemy tu starali się, no to już trochę za późno, ale jak będzie miał dzieciaki, to też będziemy kombinować, jak to zrobić. Tu raczej się nie zgodzi, nie ma to wielkich szans. Oj, gdzie on polas? Jest w naszym dworze. Nie rozumiem, czemu nie jest już więcej. Dziwne to wszystko.
Dobra. No, to za nią zapłaci. No dobra, inwestujemy trochę w ten wyjazd, no już w jedną rzecz możemy zainwestować. Potrzebujemy też ludzi na stanowiska, może tam jak są przyzwoici, to tam będziemy dawać. Okej, okay, na razie tak wystarczy do tytułów. I co się tu dzieje? No, to jest jakieś stanowisko. Dobra, może być. I w sumie zorganizujmy spotkanie z petentami. Jakiś włóczęga. O, że wioska jego została zaatakowana przez coś, jakąś plagę. Albo, znaczy, nie rozdamy tak za darmo. Albo weźmiemy to, albo to, ale chyba powiemy, że ma się odpracować. Ludzie z Kagi nie chcą płacić podatki. Czegoś by chcieli. Myślę, że wyślemy marszałka, żeby się tym zajął. Wnuczkę. Okej, okay, czyli chcą, żebym wychowywał wnuczkę. Dobrze, możemy to zrobić. Czy nas to stresuje? Ja nie wiem. Czy mamy na wychowaniu ją? A też nie jest następczyń, to jest młodsza. No dobra, czyli państwo będzie się kurde dzieliło jak cholera. Prawda. O. Jego powinien wychować ktoś, kto się zna na zarządzaniu, może być. Okej, okay. Tak to może wyglądać. Trzeba by im było jakieś ziemię zdobyć, ale to zdobędziemy tutaj. Niedługo już. Mamy trzy tytuły królewskie, a myślę, że zdobędziemy jeszcze ten już niedługo. No, Sahary raczej nie. Tu chyba jeszcze mamy zawieszenie broni. Czy nie? Tak, mamy. Czy nie możemy ich też najeżdżać? Czyli następną wyprawę upieszczą bym skierował na te tereny, a później byśmy je oczywiście zaatakowali. Co możemy jeszcze przed wyprawą zrobić? Powiedzmy znów z duchami pogadajmy. A tymczasem nasza tutaj podróżniczka wpadła na wilki. Liczę, że je pokona. O, dała radę, super. A tymczasem nasze spotkanie z duchami nam nic nie dało. Spróbujmy bez tego jakichś tutaj
modułów innych i okej. W sumie mała pielgrzymka mi zaszkodzi. Myślę, że znów nie będziemy chcieli wydawać pieniędzy, więc do daury. Tak, żeby tylko sobie tu poprawić opinię, nazwijmy to. I nie, po prostu wystarczy nam opieka jakichś wyższych sił, nie potrzebujemy tutaj. I stajemy się mistyczką, bardzo dobrze. Może nie takie złe te rządy będą, może nie takie złe. Czyli czas odwiedzić sąsiadów, żeby zrzucili się na dalszy rozwój. Poprowadźmy te siły osobiście, jesteśmy łupieszczynią, więc powinniśmy to zrobić osobiście. No, trochę się już starzejemy. Elegancko. I zaczęliśmy od razu od wzięcia jakiegoś jeńca, do którego nawet pieniądze nam wpadną. Jak tam na coś bandyci? Pokonasz tych bandytów, Kobito? Wierzę, że ich pokonasz. O! Czyżby zabiła bandytę? Dokładnie. Wow! Naprawdę porządna czacha z tego bandyty. I mamy jakiś kuferek. Religijny, czemu nie? Jak ja lubię kolekcjonować artefakty, zresztą pewnie już to wiecie dobrze. I to tak przypomina jakieś MMO. I mamy 50 coś sztuk złota z tej wyprawy. Nie jest to może cuda niewido, ale... Okej, nasz błazen nam trochę pomaga się odstresować, a my oczywiście idziemy gnębić te małe państewka biedne. Oczywiście plądrujemy ile się da. Kosy to może nie są, ale zawsze coś. I jeszcze więcej prestiżu. Naprawdę tego prestiżu mamy tyle, że być może pomyślimy o jakiejś modyfikacji do kultury w przyszłym odcinku. Jesteśmy znowu w ciąży. To jest niebezpieczne, bo kolejna córka może nam bardzo skomplikować teraz życie. A, w sumie... Może to i dobry zbieg okoliczności, żeśmy poronili. A tu nie plądrujemy, czy musimy mieć jakiś pokój z nimi. Wracamy do domciu z tej wyprawy. I myślę, że nasz następny cel, czego łupienia, mógłby być gdzieś tu, chociaż... A jest trochę zasobów. A na razie odwołajmy, żeby się siły zregenerowały. Jak tam wasale? O, te wojny ofensywne dalej męczą, ale nie jest tragicznie. Tu mamy ciągle zawieszenie broni. Nie ma za dużych państw, które by nam zagrażały. W teorii to mamy prawie, że pułka Neborno już jako cesarstwo. Tam kopnął w kalendarz w lochu.
Czyli następny cel to mogłoby być to królestwo, które byśmy podbili w jednej wojnie i chyba to jest najrozsądniejsze, by takiej tu dziury nie było. A kolejny cel to cała ta prowincja. Tu będzie dużo pomniejszych wojen, które będzie trzeba tu się trochę pobawić z nimi. Ale będziemy też powoli iść na kierunku ostatniego świętego miejsca, czyli żeby wszystkie ziemie naszej religii skumulować. No i będziemy też chcieli wszystkich nawracać. Zobaczmy też kulturowo. Niestety tutaj się chyba nie udało nakłonić do zmiany kultury. Tu to samo. Tu ona nas nie lubi, więc się na pewno nie zgodzi. Ale dużo jest z tej naszej kultury chaosu, chociaż zakładam, że i tak będą się kultury dzielić. Też jest sporo ludzi z naszego rodu na stanowiskach. Praktycznie tu są tylko te trzy. Tu jest Duguwu, dość potężny ród, i tu mamy tych Kelwi z Butru. Czyli tak naprawdę to są tylko trzy rody, które nie wywodzą się z naszych korzeni. No i to tyle. Na tym kończymy i myślę, że w następnym odcinku przejmiemy tutaj tereny, a potem zobaczymy, co dalej. No, tu jest oczywiście dużo, dużo roboty, żeby podbić Afrykę. A rzućmy okiem też, co się dzieje w Hiszpanii, bo jestem ciekaw, jak tam... Okej, czyli to trwamy, a to nie mamy wpływu. Ciekawe, czy gdybyśmy tam się wybili kiedyś do... to byśmy mieli jakieś tam możliwości wpływania na to, ale nasz najważniejszy cel to jest nawrócić te obszary. Ale zobaczymy. Póki co, pozdrawiam i do zobaczenia.